Dzisiaj zawieram Was w kosmos. We're still pioneers. We've barely begun. Our greatest accomplishments cannot be behind us. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Poznajcie takiego dziwnego faceta, naszego bohatera dzisiejszego, który jest pół Anglikiem, pół Amerykaninem. Będąc dziecięciem już biegał z taką małą kamerką. Potem na studiach już nakręcił pierwsze swoje filmy krótkometrażowe. A pierwsza fabuła to był film o tytule Śledząc. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, ale następny film naszego bohatera to była przepustka do świata kina i Hollywood. A ten film nazywał się Memento. Dying. My wife deserves vengeance. Doesn't make any difference whether I know about it. Just because there are things I don't remember doesn't make my actions meaningless. Zaskakujące Memento. A nasz bohater, czyli Christopher Nolan, ruszył do akcji i nakręcił remake norweskiego filmu Insomnia z Alem Pacino. Potem był już Batman, Prestige, ciągi dalsze Batmana i oczywiście Incepcja. A teraz Nolan zabiera nas w kosmos. Ale początek to umierająca Ziemia, na której brakuje jedzenia. Nasz bohater Cooper był kiedyś inżynierem, astronautą, ale teraz jest rolnikiem, farmerem w najważniejszy zawód świata. Tylko że Cooper tego nienawidzi. We've always defined ourselves by the ability to overcome the impossible. And we count these moments. The first ever to fly faster than the speed of sound. These moments when we dared to aim higher. Because our destiny lies above us. Niszczący pył, burze piaskowe i duch. Duch, który zamieszkał w pokoju Marv, czyli córki Coopera, prowadzą prosto do największej tajemnicy jeszcze żyjącego i błagającego ostatnią szansę świata. I tu wypada zakończyć snucie fabuły tego filmu, żeby wszystkiego nie zdradzić. Do zobaczenia, kinomaniacy, w przyszłym tygodniu. Oh, bravo. You're a well-educated man, Coop, and a trained pilot. And an engineer. The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. Reżyser Christopher Nolan miesza czas, miejsca, akcje. Jesteśmy w kosmosie, jesteśmy na Ziemi. Prowokuje, zaskakuje. I wzrusza. No właśnie, bo Cooper tak naprawdę nie chce żadnej gwiazdki z nieba. Nasz bohater nie chce sławy. On chce uratować swoje dzieci. Nine. I've got kids, professor. How long would I be gone? Eight. I'm asking you to trust me. Seven. Murf. You have to talk to me, Murf. Six. I need to fix this before I go. You have no idea when you're coming back. Five, main engine start. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. Four. When you become a parent. Three. One thing becomes really clear. Two. And that's that you want to make sure your children feel safe. One. Interstellar. Ma wielki rozmach, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Porywająca wizja Nolana zostaje na długo w pamięci jeszcze po wyjściu z kina. Ale, no właśnie ale. Ale jest tutaj kilka, a może nawet więcej niż kilka momentów, które są zbyt ckliwe, zbyt przegadane, momentami nawet wręcz kiczowate. Maybe we've spent too long trying to figure all this out with theory.
Love is the one thing that transcends time and space. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. All right, Enrique. Yes, you are. Kosmiczny Interstellar to wielka pochwała miłości, obudowanej tutaj w pewną teorię, a ostry krzyk przeciwko zabijaniu Ziemi, planety Ziemia i paradoksalnie wiara w ludzkość. To naprawdę niesamowite widowisko, ale ma kilka takich naciąganych momentów, ostrych cięć, gdzie nagle przeskakujemy z akcją dalej. No i ta powiewająca amerykańska flaga. We count these moments as our proudest achievements. Having fired the imagination of a generation. But we lost all that. Pulls into port for the last time. Or perhaps we've just forgotten. A ja byłem też bardzo ciekawy, jak sobie poradził nasz Oscarowy Matthew McConaughey, który wraca do pierwszej ligi Hollywood. Więc moi drodzy, poradził sobie znakomicie. To po prostu dobry aktor jest i mam nadzieję, że już nigdy nie wróci do filmów klasy B i C. Świetnie to jest zagrane i naprawdę wzruszająco. We'll find a way. We always have. Ja Nolanowi wybaczam prawie wszystko. Dlatego, że on po prostu jest, i to chyba w tym filmie widać najlepiej, takim wielkim romantykiem kina. Ta miłość, te wzruszenia, to wszystko, on po prostu to pokazuje tak... I to mi się bardzo podoba. Więc może to właśnie dlatego są te chwile, kiedy po prostu ta akcja płynie trochę tak, jakby gdzieś to się na moment zacina. Ale generalnie Interstellar to takie trzygodzinne wielkie widowisko i to naprawdę wgniata fotel momentami. No i cóż. Piękna opowieść naszego Nolana, czyli Interstellar. Daję temu filmowi na 10 w skali Kinomaniaka 8. I jeszcze ten finał, który jest wręcz jak horror, zaskakuje, przeraża, a naprawdę robi wielkie wrażenie No właśnie. I w tym momencie tak naprawdę powinienem zakończyć recenzję, a Nolan powinien zakończyć swój film. Ale jest jeszcze dalsze zakończenie, które już zobaczycie w kinie. Murph, I love you forever.